Hej kochani, super, że jesteście. Dzisiaj zrobimy sobie taki troszkę inny filmik, bo fitnessowe Q&A. I ja już trenuję parę lat. Za każdym razem, kiedy na Instagrama wrzucałam jakieś fitnessowe zdjęcia, to dostawałam od Was bardzo dużo pytań, które się powtarzały, więc pomyślałam sobie, że mogę zebrać je jakby w jednym miejscu i dokładniej Wam o tym wszystkim opowiedzieć. Ja kocham trenować, to jest moja ogromna pasja i też lubię o tym mówić, dlatego pomyślałam sobie, że może ten film będzie ciekawy i taki fajny dla mnie i dla Was. I ja też jestem przykładem takiej osoby, która praktycznie przez całe życie, przez całą swoją edukację nie chodziła na WF, ja zawsze miałam zwolnienia, zawsze byłam taką szkolną WF-ową łamagą i też miałam o sobie bardzo długo takie mniemanie, że jeśli chodzi o sport, to w ogóle nic nie uda mi się osiągnąć, ale miałam też takie marzenie, żeby trenować sztuki walki i w końcu zapisałam się na Muay Thai. Chodziłam na te zajęcia dość długo, ale bardzo wcześnie zorientowałam się, że faktycznie jestem słabiaczkiem i wybrałam się na siłownie, żeby się trochę wzmocnić i od tego czasu, to już chyba minęło 6 lat, 5 na pewno i praktycznie cały ten czas mniej więcej nieprzerwanie trenowałam i naprawdę bardzo, bardzo to lubię. Wynotowałam sobie Wasze pytania i zaczynamy może od takich podstaw. Proszę zdradzić nam, co trenujesz, jak często i jakie to są ćwiczenia. I ja wykonuję taki klasyczny trening siłowy, taki trening kulturystyczny i zaczynałam od treningu dzielonego. Tak naprawdę bardzo często poleca się zaczynanie od treningu full body workout, w którym trenujemy całe ciało, ale ja na początku, kiedy zaczynałam trenować, strasznie chciałam wzmocnić barki. Bary to była moja w ogóle treningowa obsesja i z tego względu zaczęłam właśnie trening dzielony, żeby móc te barki trenować sobie osobno. Myślę z perspektywy czasu, że to nie był do końca dobry wybór i teraz gdybym mogła jakby troszeczkę się cofnąć w czasie, to pewnie zaczęłabym od full body workout. Ale ja też trochę trenowałam wcześniej z ciężarem własnego ciała, trochę chodziłam na te sztuki walki. Więc jakoś tak w miarę w ten trening dzielony wskoczyłam. I to był taki system, którego się trzymałam właściwie cały czas przez te wszystkie lata treningu. Robiłam też w pewnym momencie push, pull i nogi, czyli taki trening, w którym skupiamy się jakby na tych ruchach wypychających, przyciągających i robimy nogi osobno. I to też jest całkiem fajny sposób. Więc u mnie to był zawsze taki trening dzielony i teraz też tak robię, czyli po prostu plecy, barki, klatę, nogi robię jakby osobno. Do tego jeszcze biceps, triceps. Gdzieś tam czasem dodaję i brzuch. I mniej więcej tego trzymam się. Te wariacje u mnie są różne. Czasem łączę dwie grupy. To zależnie od tego, ile razy w tygodniu mogę trenować, jak to mniej więcej u mnie wygląda, ale najczęściej to był właśnie taki trening dzielony. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to są najczęściej ćwiczenia złożone albo ćwiczenia z wolnymi ciężarami, chociaż ostatnio bardzo też lubię ćwiczyć na maszynach i od maszyn właściwie zaczynałam, kiedy to były jakby początki mojego treningu. I teraz na siłowniach są naprawdę świetne maszyny, są takie maszyny, które poruszają się razem z nami, to jest totalnie ekstra i z takich ostatnio bardzo często korzystam na mojej siłowni, chodzę do Platinum w Krakowie i tamte sprzęty są naprawdę super. Ale jakby podstawą mojego treningu często są te ćwiczenia właśnie ze sztangą, z hantlami i do tego dodaję trochę maszyn, zależnie od tego jakby co robię. Były też szczególnie na początku takie ćwiczenia, których nie lubiłam lub w których nie czułam się pewnie i to niestety były te podstawowe ćwiczenia, takie właśnie jak przysiady, wiele ćwiczeń na plecy i myślę, że z perspektywy czasu teraz poświęciłabym na nie jeszcze więcej czasu, szybciej opanowałabym technikę i to jest też taka fajna sprawa, na której warto się skupić. Ja bardzo pchałam się w ćwiczenia, w których czułam się pewnie i które lubiłam i to też nie jest do końca dobre. Następnie dalej mamy tak. W jakim czasie uzyskałam takie efekty, ile to mniej więcej trwało? I powiem Wam dziewczyny, że ogólnie jeśli chodzi o nas, to często jest trudniej i u dziewczyn z tego co widzę w ogóle wypracowanie formy, wypracowanie sylwetki zajmuje o wiele, wiele więcej czasu niż w przypadku facetów. I ja na przykład osobiście jestem też taką osobą, która bardzo wolno nabiera masy mięśniowej. Zaczynałam i byłam taką dziewczyną, która nie miała mięśni w ogóle. Niektóre z nas mają taką genetykę, że szybciej nabierają mięśni i nawet jeśli nie robią nic szczególnego, to tych mięśni więcej na sobie mają już jakby w takiej wyjściowej formie. Natomiast ja naprawdę nie miałam faktycznie za grosz mięśni. Powiedziałabym, że u mnie ten progres dokonywał się naprawdę bardzo powoli. Przez pierwszy rok jakby trenowałam sobie trochę na siłowni, trenowałam boks tajski i naprawdę nie powiedzielibyście po mnie, że robię cokolwiek zupełnie. W trakcie drugiego roku już widziałam, że to się zaczyna zmieniać.
Wiadomo, że na przykład najwolniej szły mi plecy, które ogólnie ciężko wyczuć. Jeśli macie z kim trenować, na przykład trenujecie z chłopakiem albo z przyjaciółką, to bardzo polecam, żeby ta osoba pomogła Wam trochę przy niektórych ćwiczeniach na plecy i na przykład delikatnie przykładała palce do tych mięśni, które mają pracować w trakcie danego ćwiczenia. To naprawdę jest ekstra patent i to niesamowicie pomaga, szczególnie właśnie jeśli chodzi o plecy. Widziałam bardzo wielu trenerów na YouTubie, którzy robili tak ze swoimi zawodniczkami fitness, to jest naprawdę ekstra sposób. Więc mi tak naprawdę dojście do tej formy, którą teraz mam, to nie jest jakieś nie wiadomo co. Zajęło mniej więcej, myślę, 3 lata tak naprawdę. To był ten moment, w którym już zaczęłam widzieć, że naprawdę trochę moja sylwetka się zmieniła. Ale dla każdego to będzie trochę inaczej, więc to jest takie pytanie, które niekoniecznie Wam jakby coś powie i to jest takie bardzo subiektywne, ale myślę, że dziewczyny muszą się nastawić na troszkę dłuższy czas odzyskiwania tych efektów, ale absolutnie nie ma się co zniechęcać. Ja myślę, że takie podejście typu będę robić się do końca życia jest najlepsze. Ja sobie tak założyłam, że będę trenować po prostu ile będę mogła i jakoś się nie śpieszyłam. Nie zależało mi też na tym, żeby, nie wiem, już po roku wyglądać w jakiś konkretny sposób, więc też tym jakoś się tak nie przejmowałam i myślę, że naprawdę nie warto. Dalej mamy dobre pytanie i temat rzeka. Czy liczysz kalorie, jesteś na deficycie, masie czy zgodnie z zapotrzebowaniem? I teraz w momencie, kiedy zaczynałam trenować i zaczynałam ogarniać moją dietę, to tak, liczyłam makrosy, liczyłam kalorie, ważyłam większość rzeczy, które jadłam, starałam się głównie przygotowywać posiłki sama, żeby lepiej to ogarniać i robiłam to tak naprawdę bardzo, bardzo długo. I w końcu jakby nauczyłam się już tego na tyle, że mogłam jakby bardzo intuicyjnie oceniać jakby makrosy i kaloryczność różnych rzeczy, które zjadałam, nie wiem, na mieście i tak dalej. I chociaż ja tak naprawdę nie jestem za jakimś takim obsesyjnym skupianiem się na liczbach, to moim zdaniem, jeśli macie jakieś bardzo konkretne cele sylwetkowe, a dopiero zaczynacie i chcecie jakby zmaksymalizować ten efekt, jaki możecie osiągnąć, to warto się tego nauczyć i warto sobie to jedzonko liczyć, warto sobie to jedzonko ważyć, żeby wiedzieć mniej więcej, ile gram, to jest jakby objętościowo, ile białka potrzebujecie i tak dalej. Ja starałam się tego białka dostarczać na początku dość sporo, zaraz Wam jeszcze o tym wszystkim opowiem. Ale to liczenie i ważenie, które może się dla wielu osób wydawać na początku takie upierdliwe i które wiele osób odstręcza, mi akurat bardzo, bardzo pomogło, bo w tym momencie ja mogę już jeść bardzo intuicyjnie i bazując na obserwacjach odnośnie tego, jak moje ciało się zmienia i tak dalej, mogę sobie jakoś tak intuicyjnie tą dietę po prostu dostosowywać. Ale tak jak mówię, nie udałoby mi się tego osiągnąć, gdybym na początku tyle nie liczyła i nie ważyła. Ale myślę, że wiele osób ma takie negatywne skojarzenia związane z tym całym liczeniem i ważeniem. Głównie dlatego, że nam się to kojarzy z jakimś super deficytem kalorycznym, ale wcale nie musi tak być. Jeśli zaczynacie trenować, polecam też ważenie i liczenie na masie albo na jakby takim, jakby takiej, przy takiej podstawie kalorycznej, takiej zerówce. Wcale nie musimy być na deficycie, żebyśmy chciały to wszystko ogarniać. Więc jakby wiecie, nie musicie się odchudzać ani być na deficycie, żebyście chciały liczyć makrosy i kalorie. Myślę, że to jest takie bardzo pouczające. Chyba że jesteście taką osobą, która bardzo fiksuje się na punkcie liczb i macie z jedzeniem jakiś problem, to wtedy myślę, że trzeba na to uważać. Ja tak naprawdę przez te wszystkie lata nigdy nie robiłam masy, nigdy nie byłam bardzo długo na jakimś dużym plusie kalorycznym. Minus tego jest taki, że też po prostu nie zbudowałam dużej masy mięśniowej, ale to, co mam, powiedzmy, mi odpowiada i taki był cel. Nigdy nie byłam też na jakimś dużym deficycie i nie trwało to długo. U mnie ten deficyt łatwiej też było w pewnym sensie osiągnąć przez intensyfikację treningu i ja nie dodawałam nigdy tak dużo cardio, ale sam mój trening siłowy, który tak naprawdę często sam w sobie nie spala tak dużo kalorii, jakby nam się mogło wydawać, był na tyle intensywny ze względu na jakieś serie łączone i tak dalej, że przy takim niewielkim deficycie jakoś mi to w miarę szybko szło. Ale ja też na początku, zanim zaczęłam jakoś modyfikować tę moją dietę pod treningi, poświęciłam też trochę czasu na to, żeby policzyć sobie i zobaczyć mniej więcej, w jaki sposób jem na co dzień, zanim zacznę coś usprawniać. Wydaje mi się, że też fajnie jest policzyć, jakby co realistycznie jemy w ciągu dnia, w takie
takie normalne dni, żebyśmy wiedziały po prostu, jaki jest ten nasz punkt wyjściowy. I to też jest bardzo ważne, bo to jest zawsze podstawa do zmian. Moim zdaniem nie można tego pomijać, bo jeśli od razu skakujemy na jakąś dietę bez policzenia tego, ile kalorii powiedzmy, czy i jakie makro miałyśmy w ciągu poszczególnych dni tygodnia, jedząc tak normalnie, jak jadłyśmy cały czas. Ciężko coś dostosować i to są trochę takie często ślepe strzały albo wstrzelanie się w jakieś takie ogólne założenia, które powinny do nas pasować, a może niekoniecznie tak jest. Co tam jeszcze? Jak trzymasz dietę, czy nie masz ciągotek, czy robisz cheat day'e? I tak, dieta to jest w ogóle u mnie temat rzeka, ale jak zaczęłam trenować, to miałam taką bardzo typowo siłkową dietę, która składała się głównie z kurczaka, ryżu, brokułów, jakichś owsianek, omletów, białych serków i odżywek białkowych. I to było to. Ja tak naprawdę na przestrzeni 10 lat testowałam chyba wszystkie możliwe diety. Testowałam dietę wegańską, keto taką z nabiałem, keto na mięsie, keto wegańskie, robiłam rotację węglowodanów, jadłam tylko na surowo, więc tak jakby w ciągu 10 lat sprawdziłam naprawdę praktycznie wszystko, co mogłam, cały czas trenując, więc wiem, jak każda z tych diet wpływała też na moją sylwetkę i to jest naprawdę temat rzeka i temat na osobny filmik. Ja napisałam taki post na blogu, ponieważ bardzo wiele z Was mnie o to pytało i w linku tutaj na dole będziecie miały wszystko napisane i będziecie mogły sobie poczytać ten post. Natomiast jeśli chodzi o to, jak ja trzymam dietę, oglądałam kiedyś taki filmik, w którym ktoś mówił, że ludzie generalnie, jeśli chodzi o jedzenie i diety i tak dalej, to dzielą się na dwa typy i to jest moderator i abstynent. I mi się to trochę zgadzało, bo to bardzo pasowało akurat do mnie. Możemy sobie wyobrazić, że jeśli stawiamy moderatora i abstynenta przy na przykład szwedzkim stole, to moderator nie będzie mógł wykluczyć jakiegoś, nie wiem, danego jedzonka, ale będzie mógł spróbować odrobinkę wszystkiego. Czyli jakby moderator nie jest w stanie odmówić sobie ciasta czy deserów, których teoretycznie, powiedzmy, nie powinien jeść według jego założeń, ale może zjeść odrobinę tego. Natomiast abstynent jest w stanie całkowicie jakby wykluczyć ciasto i deserki. Natomiast nie jest w stanie moderować tej ilości, jeśli już się na nie skusi, więc jeśli abstynent już się skusi i weźmie sobie kawałek ciasta, najprawdopodobniej zje całe ciasto ze stołu. I ja jestem osobiście abstynentem. Więc jeśli na przykład chłopak mojej koleżanki przynosi do domu, nie wiem, chipsy, czekolady i tak dalej, kładzie przed nią, to ona nie jest w stanie się oprzeć, ale jest w stanie spróbować tylko troszkę i może mówić: dziękuję kochanie, że poczęstowałeś mnie swoją czekoladą i chipsami. Gdzie jeśli mój facet przyniesie do domu chipsy i czekolady, ja postanowię ich spróbować, to jest raczej coś w stylu: dziękuję kochanie, że ofiarowałeś mi wszystkie swoje słodycze, chętnie je zjem. Natomiast jeśli postanowię ich nie jeść, to on może jeść wszystko przy mnie, a ja mogę siedzieć i mnie to nie rusza. Więc zalety jakby, są zalety i wady każdego tego typu, nie wiem, ale wydaje mi się, że fajnie jest się zorientować, do którego należymy. Ponieważ jakby techniki, chyba strategie działania dla każdego są inne. Ja wiem, że strategie działania dla mojego typu abstynenta to jest po prostu nie stykanie się z rzeczami, których jakby nie chcę jeść, jeśli mam akurat jakieś założenia i trzymam się jakiejś diety, bo coś tam. Ja robiłam kiedyś cheat day, bo faktycznie jakby na początku, kiedy zaczynałam trenować, to tak jakby wlazłam trochę w tą mentalność, tak mi się wydawało, że tak to trzeba, że cały dzień, tydzień jakby trzymasz michę i jesz ten kurczak i ryż, a potem robisz cheat day i tak dalej, ale teraz już tak nie robię od bardzo, bardzo, bardzo dawna, bo też jakby moja dieta zawiera tak dużo różnych fajnych rzeczy, które naprawdę uwielbiam. Więc to nie jest już dla mnie taki moment, kiedy jakby cały tydzień trzymam jakąś dietę, a potem się zażeram czekoladkami i chipsami. No nie, kiedyś tak może było, ale czy to było takie fajne? Nie powiedziałabym. Teraz tak naprawdę jakoś moja dieta nie jest szczególnie ograniczona. I może przez to, że jem po prostu co chcę i na co mam ochotę tak naprawdę, to jakoś tak wyszłam trochę z tej takiej siłkowej diety, z takiej typowej siłkowej diety i pilnuję tylko makrosów, natomiast o wiele bardziej otworzyłam się na wszystkie inne grupy,
nie wiem, grupy jedzonek, które mi służą i które wiem, że mogę jeść. Przy moim Hashimoto, które też udało mi się wprowadzić w remisję dietą, co było dla mnie takim największym sukcesem. Więc tak jakby tutaj już jakby tak mnie nie ciągnie na te cheat day'e i też na te diety takie bardzo siłkowe, ale było w tym coś fajnego, nie powiem, ale to już teraz niekoniecznie. Kolejne takie bardzo często powracające pytanie to było, skąd dostarczasz białko, ponieważ ja już nie jem 300 gram kurczaka dziennie, ale nawet kiedy miałam taką bardzo typową siłkową dietę, to i tak korzystałam z odżywek białkowych, tylko to były takie serwatkowe odżywki białkowe i one wpływały na mnie naprawdę bardzo, bardzo źle. Miałam wszelkie problemy zdrowotne z tym związane, poczynając od układu pokarmowego, na skórze i hormonach kończąc. Natomiast już dość dawno temu przerzuciłam się na takie roślinne odżywki. Teraz używam Vivo, bo zadziałał na mnie bombardujący mnie marketing ich gdzieś tam na YouTubie i na Instagramie. I akurat jeśli chodzi o jakość tego białka, to jest naprawdę super, bo to jest białko z konopi i z grochu. On jest surowe, fermentowane, tam ma bardzo dużo fajnych dodatków. Niestety jest droższe. Natomiast jeśli chodzi o smaki tych roślinnych białek, to ja Wam jakoś tak bardzo dużo nie podpowiem, ponieważ dla mnie to jest jakby taka kwestia drugorzędna. To było dla mnie bardzo ważne, kiedy używałam tych zwykłych odżywek serwatkowych, bo ja ich z niczym nie mieszałam. Natomiast te rośliny najczęściej mieszam albo z bananem, albo w jakimś szejku i tak dalej, więc ten smak dla mnie finalnie nie jest aż tak bardzo ważny. Ale powiedziałabym, że na pewno te odżywki roślinne nie są tak pyszne jak takie klasyczne, ponieważ tam po prostu nie ma tak dużo, wiecie, tych dodatków tej chemii i tych ulepszeczy smakowych, ale w takim ulubionym moim, jeśli chodzi o smak, białkiem z grochu jest to. Oj, jest. I to jest Saitek. To jest czekoladowy. Czekoladowa wersja. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Więc jeśli nie chcecie z niczym mieszać, one jest też trochę tańsze, no to jest całkiem okej. No i ja się trzymam tych białek roślinnych, bo po prostu nie mam przy nich takich problemów, jak miałam po odżywkach z białkiem serwatkowym. Ja wiem, że wiele osób dobrze je toleruje, natomiast ja niestety do tej grupy nie należę. Naprawdę miałam duże problemy z trądzikiem, przez to z układem pokarmowym. No. Nie było to fajne, a o dziwo jakby ze strony takich, nie wiem, białek z grochu, z ryżu, z nasion konopi i tak dalej, one są dla mnie zupełnie ekstra. To już chyba wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, to po prostu wpisujcie je w komentarzach, ja albo odpowiem na bieżąco, albo sobie jeszcze do nich wrócę, kiedy będę nagrywać jakieś inne Q&A. I mam nadzieję, że ten filmik jakoś troszkę Wam rozjaśnił sprawę, jeśli nie wiedziałyście do końca, jak to u mnie jest. Piszcie, jakie są u Was, czy też trenujecie i w ogóle, jak to u Was wszystko wygląda. Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku już niedługo. Myślę, że to będzie vlog. I trzymajcie się cieplutko. Buziaki. Pa, pa.